Cześć, witajcie. Kilka osób do mnie już pisało w sprawie napędów. Skąd wziąć pierwiastki, jak je zdobyć? Skąd wziąć na przykład emeryl do napędu emerylowego, skoro nie możemy skoczyć na planety emerylowe? I faktycznie nazwy tych napędów są trochę mylące i człowiek potrafi się lekko zamieszać, jeśli o to chodzi. Także dzisiaj parę słów o tym. Jak widzicie, ze swojego napędu wymontowałem napęd kadmowy, napęd emerylowy, napęd indowy, także nie mam ich w technologii statku. Jeśli chodzi o samą technologię napędów, możemy ją zakupić na Anomalii. Także jeżeli ich nie posiadacie, musicie w pierwszej kolejności udać się na Anomalię, tam zakupić technologię. No i wtedy lecimy z zamontowaniem, zamontowaniem, a bez różnicy. Także weźmy sobie, zamontujmy napęd kadmowy, który montujemy jako pierwszy. Jak widzicie, potrzebne jest do niego krosno kablowania i metal chromatyczny. Także podstawowe surowce. Weźmy sobie z tego, wyjdźmy, załóżmy, że nie posiadam tego metalu chromatycznego. Żeby zdobyć metal chromatyczny, musimy namierzyć złoże miedzi. Jeżeli nie wiecie, jak to wygląda, poczekajcie, uda mi się to, odsunę się troszeczkę. Miedź jest praktycznie chyba na każdej planecie dostępna, naprawdę. Trzeba by mieć pecha, żeby trafić na planetę, na której jej nie ma. No i jedziemy. Dobra. Nie będziemy tutaj zbierać wszystkiego, nie ma takiej potrzeby. Teraz jak zrobić metal chromatyczny? Jak już mamy miedź, montujemy ją do rafinatora. Może być też zwykły rafinator, taki stawiany na tym. No ja tu akurat sobie wziąłem rafinator, który posiadam w plecaku. No i odpalamy. Także miedź nam się przetwarza, wytwarzamy metal chromatyczny. Dobra, nie będę też więcej robił, bo nie ma takiej potrzeby. Także, jeżeli mamy już nasz metal chromatyczny, jeżeli mamy krosno kablowania, no jak poza zasięgiem? Matko, coś mnie tu wciula robią. Jak już mamy nasz metal chromatyczny, krosno kablowania, jeśli chodzi o krosno kablowania, możecie je zakupić na stacjach kosmicznych, czy to w terminalach handlowych, czy czasem można też u pilotów je nabyć. Montujemy. W tej chwili mamy zamontowany napęd kadmowy, który pozwala nam skoczyć do ciał niebieskich klasy czerwonej. Co też sobie w tej chwili zrobimy. Trochę ominimy nasz frachtowiec. No i szukamy. I tutaj tak, musi być ustawione bez filtra. Nie miejcie na gospodarkę, konflikt, formę życia, ponieważ to wprowadzi was w błąd. Zwróćcie uwagę, żeby było bez filtra. Jak teraz zobaczycie, tutaj jest napęd indowy potrzebny. Do zielonej jest wymagany napęd emerylowy. A macie kolory, nie? Czyli tak.
Tu mamy gwiazdę czerwoną. Jeżeli macie wątpliwości, możecie to sobie po prostu zrobić w ten sposób. Wyjmijmy nasz napęd kadmowy ze statku. Teraz spróbujmy ponownie wejść w mapę galaktyki. I widać, że wymagany jest napęd kadmowy na czerwonej planecie. Dobra, weźmy go sobie, zamontujmy. Przepraszam. I lecimy do czerwonego systemu. Tutaj widzimy, że na tej planecie występuje kadm, a my do napędu emerylowego kadm właśnie będziemy potrzebowali. O, widzę, będę musiał krosno kablowania też kupić. Czyli zasuwamy sobie na tą planetę, żeby wykopać kadm. Przy okazji udało mi się trafić na planetę z robozwierzaczkami. Jeżeli ktoś poszukuje, tutaj proszę, macie glify. Jeśli chodzi o właśnie te zwierzaki, takie a la roboty, nazwijmy to. No w sumie to są chyba roboty. Są to jedne ze szybszych zwierzaków w grze, także jeżeli ktoś poszukiwał, na farcie udało nam się trafić, proszę bardzo, o to glify. No ale my nie po to tu. Jak widzicie, mamy złoże kadmu, który potrzebny jest nam do silnika napędu, przepraszam, emerylowego. Złoże kadmu się tak samo wyświetla jak miedź. Weźmy sobie, nazbierajmy. No dobra, z grubsza chyba wykopaliśmy wszystko. Teraz przydałoby się jeszcze ogarnąć do takiego krosno kablowania. A jeszcze na bitwę trafiłem, really. Thank you.
łatwo poszło. Ogarnijmy teraz stację. Taktowca nie chce, nie potrzebuje, także nawet nie będę sprawdzał. Teraz obadajmy sobie, czy znajdziemy tutaj krosno kablowania. Jak coś, 4 sztuki potrzebujemy, nie? No i mamy. Także teraz możemy spokojnie zamontować nasz napęd emerylowy. Czyli możemy teraz skakać do planet klasy zielonej. Weźmy sobie... Zamontujmy napęd indowy już. Nie mamy emerylu, będziemy go musieli poszukać, ale sobie od razu zakupimy krosno kablowania, którego będziemy potrzebowali. Pięć sztuk, nie? Tam było. Mamy? A mamy. Nie wiem, czy można wytworzyć krosno kablowania. W sumie nigdy nie sprawdzałem. Nie. Receptury mam raczej wszystkie na tym save'ie. Ale widzę, że krosno kablowania nie mam w możliwych wytwarzanych przedmiotach, więc krosno kablowania niestety będziemy musieli sobie kupować. Dobra. Mamy założony napęd, żeby móc skoczyć na zieloną planetę, w sensie nie zieloną planetę, tylko zielony układ słoneczny, tak? Chyba tak powinniśmy to nazywać. Więc sobie tam polećmy. Tutaj mamy czerwony, w którym zdobyliśmy kadm. To teraz wypadałoby polecieć na zielony. Jak widzicie, już bez problemu możemy do niego skoczyć. Jeżeli bym coś ominął, coś przemilczał, bo dla mnie to są już w miarę oczywiste rzeczy, więc nowe osoby mogą z czymś mieć problem, po prostu zapytajcie, nie? Gdzieś tam pod filmem, albo na Discordzie, czy na grupie No Man's Sky'a. Podpytajcie, wszędzie tam jestem. No jak widzicie, mamy emeryl na tej planecie. Także lecimy sobie od razu na nią. Tak się rozglądam, czy gdzieś tu złożę, może w pobliżu znajdziemy na farcie, tak jak na poprzedniej planecie. Tylko też pamiętajcie, że
Może być tak, że przelecicie nad złożem, ono po prostu nie zdąży się wyrenderować, nie? No No Man's Sky ma takie zagrywki, więc... Bywa z tym różnie. Jak widzieliście na ostatnim live'ie, pomimo no, w miarę dobrego kompa, i tak miałem problemy, żeby poprawnie mi wyrenderowało na przykład bazy, chociaż tutaj może akurat to była wina neta, bo mam nie mam światłowodu, co nad czym troszeczkę ubolewam. Dobra, chyba poszukamy go tradycyjnie. Weźmy sobie, wylądujmy. Zerknijmy na nasz skaner. Amoniak nas nie interesuje. Czemu mi to znikło? Goddammit. Złożę sól, złożę amoniak, amoniak, sól, sól, emeryl. Dobra, nawet w sumie nie tak daleko, 500 jednostek, spokojnie się przebiegniemy tam. No i oramy. On ma kolor bardzo zbliżony do podłoża. Możliwe, że dlatego ze statku go nie mogłem zauważyć. Może gdyby był dzień na planecie, może jeszcze jakoś by się odróżniał. Jeśli chodzi o kopanie, jedna mała sprawa, bo możecie bardziej rozproszyć wiązkę, nie? Zrobić ją jakby szerszą, ale wtedy zdobędziecie mniej minerałów. Im jest ona bardziej skupiona, tym więcej możecie wykopać. Byłoby, byłoby. Dobra. Nie chce mi się teraz pedałować do statku. Kurde, tyle godzin w No Man's Sky'u, dopiero teraz zwyczaiłem, że kółkiem myszy mogę przesuwać tu ikony, nie? Geniusz. O, o, szczurek. No taki prawie, ale w sumie szczurek. Dobra. Statek. Emeryl mamy wykopany. Krosno kablowania zakupiliśmy sobie już wcześniej, żeby teraz nie latać, nie szukać. Także montujemy ostatni napęd. Ostatni napęd zamontowany. Daje on nam możliwość skoków do gwiazd klasy błękitnej. Sprawdźmy, czy faktycznie działa. Gwiazda błękitna. Tutaj mamy. No i sobie spróbujmy skoczyć. Jak widzicie, bezproblemowo.
O, nikogo tu nie było przede mną. Ekstremalna planeta, w sumie fajnie. Aktywowany int można, fosfor. Pęknięta planeta. A, dobra. Weźmy sobie, wylądujmy na stacji i jeszcze takie kilka ostatnich słówek, jeśli chodzi o silniki. O napędy, nie silniki. Czyli pierwszy napęd, jaki robimy, robimy napęd kadmowy. Jest on potrzebny, żeby skoczyć do ciał niebieskich klasy czerwonej, w których występuje kadm. Do jego produkcji potrzebujemy metal chromatyczny. I teraz tak, nazwa silnika jest wzięta od pierwiastka, który występuje na planecie, do której możemy skoczyć za pomocą tego silnika. Nie od pierwiastka, który jest potrzebny do budowy tego silnika. Nie wiem, czy dokładnie zrozumiecie, o co mi chodzi, ale na przykład napęd emerylowy. Możemy skoczyć do ciał niebieskich klasy zielonej, w której występuje emeryl, a do budowy potrzebujemy kadm. No i tak samo właśnie z napędem indowym. Pozwala nam skakać do ciał niebieskich klasy błękitnej, ale budujemy go za pomocą pierwiastków, które znajdziemy na planetach klasy zielonej. Czyli tak, żeby zbudować silnik kadmowy, który pozwoli nam skoczyć do układów klasy czerwonej, potrzebujemy miedź, którą przetwarzamy w rafinatorze na metal chromatyczny. Dzięki temu stworzymy silnik kadmowy, który pozwoli nam skoczyć do układów czerwonych. W układach czerwonych zdobywamy kadm, który znowu pozwoli nam stworzyć silnik emerylowy, w którym zdobędziemy emeryl potrzebny do budowy silnika indowego. Także nie potrzebujecie żadnej misji, nie potrzebujecie żadnych specjalnych zadań, żeby to zrobić. Wystarczy, że wylecicie sobie w kosmos. Zwrócicie uwagę, żeby w górnym prawym rogu było ustawienie bez filtra. No i w tej chwili ja jestem w układzie błękitnym. Tutaj macie układ czerwony. Czyli tak, w czerwonych występuje kadm. W zielonych występuje... No nie mogę trafić. Chodzi o ten na środku, zaraz na lewo trochę, ta zielona kropka. Tam występuje emeryl. Dzięki temu możemy później po zbudowaniu silnika indowego skoczyć do układów klasy błękitnej. I jak widzicie, na tych planetach występuje int. Nie wiem, czy jest on do czegoś jeszcze potrzebny, no bo już kolejnego silnika nie budujemy, ale jeżeli chcecie go, no to właśnie w błękitnych układach on występuje. No i co? To by było na tyle, jeśli chodzi o silniki, o napędy, przepraszam. Nie wiem, czy się kiedyś przyzwyczaję, żeby mówić napędy. To by było tyle, jeśli chodzi o napędy. Mam nadzieję, że rozwiałem wszelkie wątpliwości. Gdyby jednak jeszcze jakieś były, spokojnie piszcie. Myślę, że jak już teraz mamy film,
łatwiej będzie mi wytłumaczyć, o co konkretnie mi chodziło. Także żegnam się i do zobaczyska w kolejnym materiale. Dzięki za oglądanie. Na razie.